Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Starki. I tak, no cóż, widzimy się w grze Spellcaster University. I prawdopodobnie jest to ostatni odcinek, gdyż stwierdziłem, że nie będę tego już dzielił na więcej kawałków. I tak, jesteśmy na żółwie. Jesteśmy tutaj, oto. Nie wiem, czy jest coś więcej do zadania. Rozpoczynajmy przygotowywanie naszego ostatniego punktu szkolnego, gdyż jak sama gra mówiła, to już ostateczny moment, tak jak też przewidziałem, więc no. Rozpoczynamy wszystko z przytupem. Jak widać, wspaniałe początki magii ciemności oraz skryptorium runiczne, które też swoją drogą będę starał się budować na każdym piętrze, żeby wszystkie piętra były lepsze. I tak, następnie pokój dla uczniów. Stołówka. Stołówki dormitorium. Pokój woźnego, z którym... Dobra, postawię tutaj od razu. Nie będę czekał. Niech będzie ten woźny. I teraz tak, domy uczniowskie. Wybrać światła, niech będzie. I niech będzie sumienność. Nie jestem ani idealnie, ale tak... Niech będzie... No, takie może być, nie chcę tego zmieniać. Będą mieć priorytet do tego, nie zakazuję im niczego. Drugi dom. Znawca cienia, oj, tak. Krótki sen, żeby szybciej będą spać. No i teraz tak, magia cienia. Tutaj. No nie, co? To było takie, niech będzie. Jakieś mroczne coś. No, dawajcie szybciej. O, czaszka. Okej, niech będzie ta czaszka. Takich odcieniach, okej. A tutaj niech będzie czarne. Tutaj szare. No okej, jest. I dobrze, mając takie początkowe predyspozycje, ciągniemy jeszcze ile wylezie kart. Dormitorium, pokój nauczycielski. Nauczycielski, tak. A tutaj potrzebujemy chociaż jednego. Klasa alchemiczna czy magii naturalnej. O, alchemii mamy chociaż runy, to magia naturalna też tutaj, szybko, tak, super. Nie jest najlepszy nauczyciel, niech będzie. I do tego prywatny pokój, bo czemu nie. Tutaj miejsce do spania dla uczniów też się przyda. Dobra, mając to, aktywujemy wszystko i teraz... powiedzmy, że patrząc na takie rzeczy, które tutaj są, na razie możemy dać wszystkich... No... do magii ciemności. I tak nie mamy nic lepszego. Dla nich też daję kolejną opcję, dającą nam tym razem lepsze łóżko albo klasę magii tajemnej. Biorę klasę magii tajemnej, rzecz jasna. Głównie dlatego, że teraz mamy w pewnym stopniu chyba wszystkie... Nie, nie mamy magii światła, ale dobra. Już prawie wszystkie dziedziny. I teraz mając to, prędkość raz 3, czekamy na komunikat z naszymi pierwszymi jakby prezentami. Bo dla tych, którzy pamiętają, zawsze dostajemy na start prezenty od naszej kadencji czaszki. Więc no... Zaraz powinny być. A jeśli nie, to przynajmniej nasza szkoła już się jakoś zaczęła i... Dobra, czaszka już ma dnoskiej rzeczy, ale zanim to jeszcze weźmiemy uczniów. Nawet jeśli nie są najlepsi, gnot, magia światła, okej, to nie jest źle. Tym razem bierzemy... Może nie każdego, totalnie. Z czasem to zmienimy, ale większość. I teraz czaszka. A! Już! Już. Okej, jaka... Jaka magia? Światło nie, alchemia albo tajemna? Alchemia. Znajdziecie to alchemię, będziemy mieć bardzo dużo. Zawsze robię. A teraz jeszcze dodatkowo, jako że to jest ostateczność, chciałbym... Może nie tyle co pójść mocno w alchemię, co zainwestować w nią porządnie, żeby mieć jeszcze dodatkową miksturę, którą będę szybko nam podbudowywać i... Okej, król. Środki finansowe albo klasa. Oczywiście, że klasa, pokój prawdy, pracownia zaklinania. Zaklinanie. Nie jest to może idealne, ale tak. Zaklinanie to jest alchemia, a jak mówiłem, alchemia będzie potrzebna. Prześlenie zimowe. Prezent prestiż. Krypta. Okej. Wybiorę chyba tą opcję szczerze. Do tego prestiżu trochę, no i many alchemicznej. To bym wymyślił, okej. Nie jest to może najlepsze miejsce, ale stawiamy, rzecz jasna. Jako, że mówiłem, chcę mieć
kilka, bo to daje zawsze plus 30% do wszystkich na tym samym piętrze. A, mogę ciągnąć jeszcze więcej, super. Kocioł wielofunkcyjny, oczywiście, że tutaj musimy szybko zarządzać tym wszystkim. Dodatkowo taki zwierzaczek, niech szybko po prostu czyszczą. Drucieli. Eksplozja niech będzie, to będzie lakonata. Oczywiście, ulepszamy ją, moja ulubiona. I co mamy? Wielki finał. Okej, zaczyna się. Obawiam się, że nie mamy już dokąd uciec. Tym razem musimy stawić czoła panu zła i raz na zawsze go pokonać. Ale do tego potrzeba nam... Do tego potrzebna nam armia. Wykonać serię zadań, aby wygrać pozostało 7 kroków. Okej, niebezpiecznie, ale niech będzie. Tu jest królewska armia, prawda? 2 magiczne zbroje, 2 steki z bronią, 5 dropować z królem. Okej, dobra. Zdecydowanie, jeśli potrzebujemy królewskiej armii, to zdecydowanie jak będą steki z bronią albo magiczne zbroje biorę. Reputację z królem szybko załatwimy, mam nadzieję. Potrzebujemy orków, oni mają najlepszych wojowników. 1000 naturalnej, cholera. I 200 złota, złoto nie trudne. Krasnoludowie naprawdę wzmocniliby nasze oddziały. Pokonał unikalną postać z mapy podczas kampanii. Czy spotkaliśmy krasnoludów? Pewnie kojarzę. Ale tak, 1000 manel alchemicznej. Okej, alchemia. Zdecydowanie co szybko zrobimy. Pokonajmy pana swojego bronią. Zrobimy naszą własną armię zombie. I mamy krypty. Dobra, krasnoludy. Zastanawiam się nad tym. Pierwszy krok to będą krasnoludy. Zdecydowanie szybko to ogarniemy. I tak, postaram się zaoszczędzić ten 1000 manel alchemicznej. Kto wiedział, to może bym nawet szybciej tu. Ale dobra, do kogo najpierw z drogą idziemy? Do wieśniaków. Standardowy do wieśniaków. Eliksir płodności, tak. Szybciej nas poludnie, tym szybciej będą wysyłać różne rzeczy. Nie martw się, nie trzeba wyłączyć świętej magii według przekazu kościoła. Nie chcę problemów z reputacją. Niech będzie taka. Bo naturalna magia jest chyba najmniej groźna. Stajnia dolmen, stajnia dolmen. Nie wiem, co będzie lepsze. Wezmę stajnię. Pedagogika dobra, okej, okay, co bym chciał? Aha. Spodziewana wizyta, to coś dziwna sprawa. Ktoś chciałby się z tobą spotkać. Okej, okay, przedstaw nas. W ogóle cię czytam, nie wiem czemu, ale tak. Witaj, malinka istoto. Czuję wam dobrze na mojej skorupie? Nie przysparzam wam kłopotów? To jest po prostu wspaniale, a czy mi nie sprawiam żadnych kłopotów? Skądże? Ogromnie się cieszę, że mogę wam, śmiertelnikom, pomóc. Co więcej, mam plan, jak na zawsze uchronić was przed złem. Okej, okay, świetna wiadomość. Zobaczmy. Do zrealizowania mojego planu potrzeba kilku zaklęć, które musisz do mnie przyzyskać. Są to błogosławieństwo latarni astralnej, osłona próżniowa, glif nośny, błogosławieństwo przodków oraz rytuał pola siłowego. Spotkajmy się ponownie, gdy zdobędziesz je wszystkie. Aha, a jak mam zrobić zaklęcia? Z pewnością sobie poradzisz. Jeśli jednak ci się nie uda, nie bałaj się prosić mnie o pomoc. Aby wykonać zadanie drzwia, musisz zdobyć 5 unikatowych kart z 50 magicznych talii. Okej, okay, wrócę z kartami do żywia, korzystając z mapy, wygrać kampanię. Może także za tym odpłatą uzyskać karty bezpośrednio od żywia. Okej, okay, dobra, mamy 2 sposoby na wygranie. Niech i tak będzie. Ojojaj, czemu to klikłem? Zgadza się, jakbyś cieszył się z sukcesu swojej szkoły. Nie będę ryzykował arcmagiem. Idziesz tutaj. Idziesz tutaj. Wszystkich tutaj na ziemi wrzucamy i tak nie mam nikogo lepszego. Tak, wiem, żeby tam wybrać światło, ale no trudno się mówi. Z tych opcji dormitorium trafią łowieckie. Nic nie jest tym bardzo ważnym czymś, więc mogę dormitorium dostawić. Zresztą na tym piętrze nie. Na tym piętrze nie będzie klas, więc tutaj nie będę stawił dormitorium. Tutaj może coś jeszcze się uda. Taka magia czarna. Czy jest coś fajnego? Krypta albo wampiry? Krypta. Musimy mieć kryptę, bo tam były jakieś rzeczy związane z kryptą, jeśli mamy wygrać. I krypta jest już ostatnim budynkiem na tym piętrze. Chciałbym klikać w alchemię, bo żółw nas prosił, ale nie mogę. Ale na zabójców. Stawię tutaj w takim wypadku runa, ale trudno się mówi. Jakoś też musimy działać. Ciężko będziemy się powstrzymać, ale muszę zbierać ten 1000 bardzo szybko, żeby chociażby wysłać krasnoludów. Podejrzewam, że jeśli będę co chwilę wysyłał jakieś rzeczy, to szybko przegramy. Więc tak, zwykły, nie wszyscy tutaj, bo to jest zależnica. Święta magia, dobra. Tablice bohaterów, relikwiarz, łóżko skruchy. Łóżko skruchy. Musimy pozbywać się negatywnych cech i to czym prędzej. Czarów. Okej. Okay. Zawsze jakaś opcja. Prawie bym kliknął w alchemię. Na szczęście tego nie zrobiłem.
Tempo razy 3, okej. Okay. Magia ciemności. Krypta, macki. O... Muszę to być głupie, ale jak macka będzie na stołówce. I dobra, i mamy. O, 500. Super, jesteśmy w połowie drogi do Krasnoludów. Świnka morska. O, do wiśniaków. Co do was. Elixir płynności, tak, oczywiście, za darmo. Magia naturalna za dobrze się nie trzyma, niestety. Ale tak, przynajmniej nie mamy co płakać, że wyśniacy nas nie będą lubić. Czaszka demoniczna, komenta, czarny smok. O, czarny smok, zdecydowanie. Każdego smoka będziemy potrzebować. O nie, orkowie coś chcą. Naszej alchemicy stworzymy, czego trzeba. Zastomane alchemicy, no niestety, ale trzeba. Nie możemy się kłócić z orkami. Wy pójdziecie teraz tutaj. Musimy też kogoś rozdzielić na magię światła bardziej niż na magię ciemności. W ogóle też przydałoby się specjalizacja alchemiczna zaraz. Ale tak, widzę, że alchemia i tak szybko się ładuje, więc nie jest źle. To jest tak, magia cienia, łańcuchy, arena zabójców, krypta. Krypta. Ulepszam kryptę i zobaczymy, co dalej zaraz wyniknie. No dobra. To, co my tu mamy? Król gdzieś chce, niedobrze. Niedobrze, nie będę tego przyspieszał. Niech się dzieje, jak się ma dziać i kiedy ma się dziać. I teraz tak. Najpierw król. Runy zabójstwo nie mam. Strażnik wioski to jest za pomstę. Templariusz, święta magia, heroizm, elementalizm. Nie mamy runy. Hej. Bo to jest bardzo proste, jak to zdziałać. O problemie. Dobrze. Mam jeden problem mniej. Teraz tak, arena zabójców. Zdecydowanie trzeba ją wzmocnić. Proszę. Dobra. Teraz tak. Zdecydowanie warto. Więcej magii cienia. Zawsze fajna rzecz. Geniuszy tutaj zapraszamy. Inni tutaj. Dużo. Bardzo dużo sztuk złota. Nie chcę tego robić. Teraz coś się bardziej przyda. 110 uczniów. Dużo. Ale może dam. Okej, uczniowie ulepszają swoją inteligencję zdecydowanie. Tam gdzie śpią, możemy to szybko zrobić. Krypta kolejna? Nie. No to jak działało? Nie ludzie pracujący w tym pomieszczeniu, że znają już umiejętności magiczne. Okej. Mam nadzieję, że będziemy mieć dużo nie ludzi. I tak, już to była jasna stołówka dla kadry, ale biały smok. Potrzebujemy jak najwięcej smoków. I tak, jak tam wieśniaki. O, jeszcze nas nie lubią najbardziej. O, nie pamiętam, jak to działało. Ale... No dobrze, mam magię tajemnej, to byłoby super. Macie magię płodności, cieszcie się. Zaraz powinniśmy mieć zaliczane pierwsze wyzwanie. Podejrzewam, że będziemy musieli wszystkich tam i tak wysłać, więc ciężko będzie. Ale tak, Wyznawca cienia genialny, kolejny genialny, zwykły idzie tutaj, okej. I co wy znowu chcecie? Oczywiście sfinansujemy ekspedycję, czemu by nie? Agenturalna, wieża świnek morskich czy dolmen? Dolmen, potrzebujemy każdego możliwego rodzaju magii. Jako, że nie wiem nigdy, co się jak gdzieś pojawić tutaj. Magia tajemna, super, super, super. Magia portali darmowa czy filtrów smok? Na razie darmowa magia. Mam przebacz, darmowa magia jest dobra, żeby z niej zrezygnować w takiej planszy jak ta. Kiedy naprawdę nie wiem, co się szykuje. Dobra, mamy to. A, nie spotkałem krasnoludów. Dobra, czyli musimy teraz oszczędzać w takim wypadku magię mroczną. Chyba, że można ich później spotkać. Mam nadzieję, że... I później to nie będę żałował tego, że teraz wydam całą alchemię. Ale to jakieś mamy, co tak będzie najlepiej. Okej, tutaj? Tak, skryptorium magiczne tutaj. Musimy mieć jak najwięcej. Czasowa? Oczywiście, że tak. Co jeszcze mamy? Skryptorium magiczne, alembik. Alembik. Wydaje się to głupie, ale niech będzie w ten sposób.
I użyłem tego oczywiście, wiedziałem, że zepsuję. Wiedziałem, że zepsuję. Nie mogę ruszać teraz mrocznej magii. Muszę o tym pamiętać, nie ruszać mrocznej magii. No, dajcie alkohol i kolejny galem bika, czemu by nie? Będę miał trochę więcej tego. I tak, mimo pokusy nie ruszać mrocznej magii, muszę o tym pamiętać. I teraz tak, do wieśniaków jeszcze? Tak, jeszcze raz do wieśniaków. Mam szklarni niestety, ale tak. Dobra. Chyba jest okej. Okay. Chyba jest okej. Okay. Oni znowu coś... Dobra, na szczęście to tylko to, że się nie udała ekspedycja. Myślę, że coś gorszego. No dobra, nie rozgarnięci idą tutaj, tutaj. Tak, tak. Niedobrze. Wcześniej skarżył, że nie spotkaliśmy krasnoludów. To może bym aż tak nie marudził, ale... Ale z drugiej strony to jest strasznie dziwne. Po co dają ci nam opcję spotkania z krasnoludami, skoro nie znam krasnoludów? Nie wiem, może to była jakaś zmyłka? Albo co? Nie wiem. Nie mnie to ocenić. Na szczęście magia ciemności wystarczająco szybko się rozwija, więc zaraz będziemy mieli gotowe. Pokój prawdy. Oczywiście, że tak. Potrzebujemy jak najwięcej tych różnorodnych rzeczy, więc no. Uczniowie. Geniusz tutaj, nierozgarnięty tutaj. Okej, okay, magia tajemna ciągniemy i kryształowa kura to kreacja grzbietowa. Nawet niech to będzie coś takiego. Ważne, że przynajmniej się mogą pozbyć negatywnych cech. Teraz tak, pracownia mikstury. Zdecydowanie, co prawda miało tutaj nie być, ale jest akurat wolne miejsce, co... Powiedzmy, że po prostu wepchamy tutaj właśnie mikstury. I niedobrze, prawie nic nam się nie udało jeszcze. A już jest bardzo blisko, okej. Okay. Mam to, pokonam pana zła jego bronią, zrobimy naszą własną armię zombiaków. A ja, po przyjaznych zombie, jesteśmy gotowi stanąć do walki za naszych przyjaciół. Wasza odwaga jest godna podziwu. Dobrze nam idzie, ale to nie wystarczy, potrzebujemy czegoś większego, czegoś niespodziewanego, co da nam przewagę, okej. Okay. Nasi uczniowie przygotowali się do tego latami, dali się tego na to minimalnej liczby uczniów 60? Jeśli będziemy mieć 60 uczniów, to da się coś takiego zrobić, nie stracimy prestiż, ale dobra? Gdzie mógłbym nam przesłać kilku poszukiwaczy? I w ogóle ciekawe, że to się zmieniło. 1500, nie? Coś większego? Znam wielkiego trolla? Na pytanie brzmi, czy my spotkaliśmy... Tak, troll był w lesie. Możliwe, że to jest to. Jeśli to jest to, to tak. Drugi dolmen musimy postawić i spróbować zgromadzić tego wszystkiego, okej. Okay. Potwór z jeziora będzie w sam raz, o ile go znajdziemy. Smoki. 4 smoki potrzebne. Mamy już 2. Okej, okay, jakieś mamy szanse. W takim wypadku nie ruszamy naturalnej za bardzo. I nie ruszajmy też w ramach możliwości... O, jak to się nazywa? Warto też nie ruszać... tego. Właśnie naturalnie nie ruszać i złota trochę może. O, geniusz, to co tutaj? To chyba możemy. Cel więzienia na pokój woźnego krypta. Dobra, więcej nekromancji niech będzie. A i tak, tutaj jeszcze wieśniaki nas uwielbiałem, tak uwielbiałem to teraz. Do króla? Kurczę, to by się przydało, ale nie ma. Dobra. W ten sposób po prostu cieszyć króla czy coś. O! Za jedną interakcję z królem strasznie dużo zarobiliśmy. O, dobra. Niebieski smok. Super, mam 3. smoka. Jeszcze jeden i może uda się... O, jak to się nazywa? Rytuał pola siłowego. Karta wymagana do realizacji planu żywia. Nie można jej wykorzystać. Okej. Okay. Biorę. Mówmy to przy kieliszku, oczywiście. Świetnie. Na wypadek, gdyby orkowie się zbuntowali, to tak... gofrownica. Świetnie nam idzie już. Pierwszą z 5 kart żółwia mamy. Wierzę, że no... oni też nie najlepiej. W sensie pan zła też bardzo dobrze już idzie.
I może podmienimy jeszcze rzecz, nie jest to może najmądrzejsze, ale dodajmy to też do priorytetów. Może nagle zacznie rosnąć. Magia święta, okej, okay, święty krużganek pójdzie tutaj. A, mogę więcej dobudować, tak tutaj. Dobra. Badziewni nauczyciele. Niech będzie i tak. Magia ciemności. Arena zbójców, większość na istoty z głębin. Oczywiście, potrzebujemy istoty z głębin, to jak najwięcej. To jest jedna z naszych nielicznych nadziei na to, że uda nam się odepchać się pana zła. I teraz tak, poszukiwać przygód. Przemytnik. Zgoda, jeszcze nie będzie najlepszych uczniów, ale akceptujemy. Były lepsze, ale niech będzie Shinobi w końcu. W końcu pierwsze z tego, co musimy. Wiejski mag, nie, bo są lepsze. Strażnik wioski, nawet to jest lepsze. Shinobi, oczywiście. O, to jest ciekawy polimorf. Niech będzie, wolę hodowcy do demonów domowych, ale niech będzie Shinobi, oczywiście. Wiejski mag może być. Leśniczy, tak. Potrzebujemy wszystkiego, co będzie dawać też naturalną manę i... miał nie ruszać złota. Jaki jest mi jałup. Dobra, w takim wypadku stołówka dodatkowa. Bo czemu by nie? Sytuacja jak wyglądała? Pamiętam, że było blisko czegoś tam, ale już nie pamiętam czego. Dobra, nieistotne. Teraz idziemy do króla. Danych łowów. No, nie wierzę. Szkoda. Szkoda. Szkoda, że nie miałem tych kilku monet więcej. Rzadsze interakcje podczas komunikacji z sąsiadami. Fajne, tylko trzeba miejsce na to. Gdzie powinienem mieć chyba? Nie, nie to. O, jest. Okej, czyli mam te trzymać jak najwięcej złota. Niedobrze, niedobrze, co tu potrzebowaliśmy. 60 uczniów to niekoniecznie. Nie wiem, troll albo potwór z jeziora, to będą najlepsze opcje chyba. Jego cel, no, nie, ulepszamy komnatę, oczywiście. Sos, skrzydła, kaplica bohaterów, tak, kaplica bohaterów. Podrzędna doskonała, super. Przynajmniej jeden dobry się trafił. Tutaj. Jest dobrze. Alchemia. Mamy jeszcze wolne miejsce? Ano mamy, tylko gdzie? Tu. Nie najlepsze, ale niech będzie. Musimy tam jeszcze pieniądze nam generować. I tak, widzę, że niestety niektórzy uciekają. Całe szczęście tylko niektórzy. Gdyby to była większość, to byłyby problemy. No nie wierzę, znowu to kliknę. Nie wierzę, ja dzisiaj mam jakiegoś pecha do tego wszystkiego, ale dobra. Nie przejmujmy się tym, do króla. Te wszystkie fundusze są konieczne. $15, $10 złoto. To jest jeszcze 15. Dobra. Najważniejsze jest to, żeby mieć dobre relacje. Izba chorych. Zdecydowanie izba chorych będzie nam potrzebna. Doskonała pedagogika. Nie wiem, co pedagogika ma do tego wszystkiego, ale okej. Okay. Cienia, to jedziesz tutaj. I tak. Lista magia, czy ma coś ciekawego? Czarny smok. Mieliśmy już czarnego smoka, ale wezmę kogo innego, czy żeby to się zadziałało? Różnych smoków. Szkoda. Ganek. Jasna stołówka. Tutaj. Jasna stołówka. Będzie potrzebna, zdecydowanie. O, znak prastarych. Może się to uda, może nie. Nie ma co oceniać. I tak, te dwie rzeczy muszę oszczędzać najbardziej, jak się da. Czy mamy tutaj kogoś fajnego? Tak zdolny, tak zwykły, głupi, niestety. To jest trochę obraźliwe, moim zdaniem, ale dobra. I wow, patrz na czas, 20 minut, a my nie jesteśmy nawet w połowie. Długo to by trwało? Oni orkowie coś chcą? Dobra, alchemicy dadzą co trzeba. W ogóle zaraz będziemy mogli trolla wysłać, więc jest chyba dobrze. Przemytnik. No, niech będzie. Poszukać przygód może być. I tyle? Tylko dwóch? Dobra. Pracownia miksur, chrągiew.
O, zdecydowanie to będzie fajne. Królewska. Ja ten smok krzyczący? Musimy wymienić tego smoka całego. Tego mieniącego się smoka. Czyżby to się zaliczyło? Wow, nawet trolla nie potrzebujemy. Burk. 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 Znak zapytania. Burk. Znak zapytania. Murk. Okej. Wykrzyknik. Dobrze, to chyba zadziała. Dobrze, teraz musimy zbadać style zła i poznać słabości wroga, aby opracować plan ataku. Mam kilka pomysłów. Wieśniacy mogliby się tam zakraść, udając ze szpitem warzywa. 50 z wieśniakami, 1500 naturalnej. Okej, mamy chyba coś. Zbadany luchu tu godny dla poszukiwania przygód. 500 tajemnej, 500 świetlistej, 500 alchemicznej. Wykonywalne. Piraci mogą zorganizować napad. Nie, to mi się nie wydaje, żeby to był dobrym budowlem. Miejscowy pieśniarz jest wszędzie, mnie widziałem nawet na dworze, pewno zła. Go spotkaliśmy, ale to jest zbyt wymagające. Nie powieś na cel, bo to... Jedno z tych dwóch. Dobra. Czyli staram się oszczędzać teraz manę po prostu. Poszukiwacze przygód nas nie lubią. Wieśniacy nas uwielbiają, więc idziemy do poszukiwacza przygód, polepszyć trochę. Tak, razem zwalczymy pana zła. Pocieszajmy ich, niech nas polubią. Zapraszam tutaj. Tutaj, dobra. Jest okej. I chyba nie powinienem tego ciągnąć, no ale trudno się mówi. Automat do sera może się przydać, bo chyba ser był nawet przydatny dla orków. Okej, okay. Póki co oryginalny plan będzie się trzymał bardziej raczej magii tajemnej. Chociaż niekoniecznie, może się uda inaczej. Klasę magii tajemnej ulepszamy, zdecydowanie. I tutaj pokój nauczycielski ulepszamy. Nie, apteczka. Jakieś sali. Apteczkę na wszelki wypadek warto byłoby mieć, więc może tutaj? Halo gra. Pozwól mi położyć apteczkę, dziękuję. Mroczna magia jest, alchemiczna jest, świetliste i tajemne jeszcze nie ma. Chociaż świetliste i mroczne to chyba nawet nie potrzebowali. Ale nie pamiętam, co tam poszukiwacze przygód chcieli konkretnie. Tajemna, świetlista, alchemiczna. Aha, dzień mroczny mogę używać normalnie, okej. Okay. Łóżko pożerające dzieci. Nie, ale generowanie złoto się przyda. Tego to na dobre trzymał. Nie, to niepotrzebne. Nasi alchemicy dadzą. Czy bardzo chętnie zapłacimy? 15, tutaj 35, oczywiście, że 35. 35 to jest dużo lepsze. Arena zabójców, niech będzie. Świnka zamorska, oczywiście to poszukiwacz przygód. Dobra, niech będzie co, szybciej mnie polubią, to szybciej będę mógł wysłać ich na walkę z panem zła. Może nawet nam się uda. O, i teraz tak, zdolny więc idziesz tutaj, zwykły więc idziesz tam. Dobra. Relacje, które teraz wyglądają, swoją drogą? 20. Okej, jeszcze trochę będę musiał się namęczyć, ale lada moment powinno być. Najważniejsze jest jednak to, żebyśmy nagromadzili tej many, bo mały jest. O nie, jeszcze dużo tej rzeczy. Turniej mnie nie interesuje. Zdecydowanie to jest dobra opcja. Możemy zająć się kanałami. My jesteśmy zajęci renowacją. Prywatny pokój. Stołówka kolejna. A czy jest jakieś dobre miejsce na nim? W sumie czemu nie tutaj? Pokój dla uczniów tutaj. Okej. Okay. Nowi uczniowie. Zwykły, czyli tutaj. Ona będzie mordzić. Alkohol. Czy zwierzaka? Alkohol czy zwierzaka? Zwierzak niech będzie. Paun. Zdecydowanie, jeśli będzie chodził i pomagał nauczycielom, to będzie świetnie. Wow! Sytuacja naprawdę napięta. Pół godziny rozgrywki, a my jesteśmy dopiero na... kroku chyba? No, chyba, że liczycie tego planu żółwia, to trochę więcej. Mam grupę uczniów, którym przydałaby się lekcja.
To zdecydowanie. Mam 30 w takim wypadku. Właśnie, mogę ciągnąć w sumie z archemii. Mam jej tak dużo, że no... Może żal nie ciągnąć, jak tak o tym myślę. Gdzie świetlistej też trochę mogę ciągnąć. Kapice bohaterów, święty krużganek. Kapice bohaterów wydaje mi się być lepszym wyborem na razie. Zdecydowanie. I dobra. Chyba tajemna magia będzie, czy ta naturalna będzie pierwsza. Boże, alchemia? Gliw nośny. Dobra. Drugi element żółwia. Jest nasz. Mogę wyzłać, co no nie wiem. Na pieśni tych ludzi. Zobaczymy. A tutaj to możemy ciągnąć jeszcze? Minimalnie, ale możemy. Dobra. Pokój prawdy, tak. Absolwenci zaraz będą. A, idziesz tutaj. Absolwenci Shinobi, super. Nekromanta. To byłoby lepsze, ale zaakceptuję. Shinobi oczywiście, tak, tak. Przemytnik może być. Was też spróbujmy może tamto. Rzemieślnik, to wcale tak źle. Znaczy magii. Wolałbym coś innego, ale może być. Bibliotekarz, okej. Okay. Wieśniak. No dobra. Kamieniarz, okej. Okay. Grabarz, jak najbardziej. Mamy swoją drogą już alchemiczny i... z magii tajemnej? Wow. Bardziej mi się spodziewał, że z nekromancji już mamy. A to proszę, jednak z magii tajemnej. Ja to naprawdę mi zaskoczyło. Wydawało mi się, że prędzej byśmy mieli właśnie z... Jedzin, powiedzmy. Ale dobra, stołówka dla kadry kolejna. Niech tam stoi tutaj. Musimy tak daleko biegać. I... co znowu? Dolmen. On był potrzebny dla trolla, teraz nie. Uczta. Stołówka. Uczta. Wisera alkohol może się przydać kiedyś do czegoś. I dobra, jako że już zaraz wieśniaków tam wyślemy, to pokój czasu. Nie będzie pokój czasu. Tylko ten alkohol odsprzedam. Ser też mogę odsprzedać, bo czemu nie. I tak chyba lepiej będzie zatrzymać. Chwilowo. Żeby cię tak nie stresować tym wszystkim. Doskonała pedagogika, oczywiście. Tak, wyślemy wieśniaków. A póki co pracownie zaklinania albo pracownie mikstur. Mikstur mamy mniej rozwinięty, więc oczywiście, że to. Okej, nie wiem, czy mamy elementalizm sam sobie, ale dobra. I przyspieszamy. Gildia poszukiwać przygód. Razem możemy zwalczyć armię zła, oczywiście. Jest zgarnięty, więc tutaj, tutaj. No cóż, za dużo domów tutaj nie mamy, ale jakoś dobra. Z tych opcji preferowałbym jednak dodatkowego woźnego. Bo nie ma co po prostu się przepracowywać. Jeśli chodzi o to, żeby wszystko na jednym woźniu spoczywało. Jeśli chodzi o to, są inne rzeczy. Klasy magii naturalnej, oczywiście, że ulepszę, czemu nie. I na ten moment będziemy mogli wysłać wieśniaków. Super. Dodaliśmy co dalej, jednak oni nie chcieli naszych warzyw. Powiedzieli, że są zepsute. Ale ciebie to pewnie nie interesuje. Zauważyliśmy, że fortecę chroni wielka magiczna słona, czy coś takiego. Magiczna słona to spore utrudnienie. Musimy jakąś ją zniszczyć. Zniszczyć coś magicznego brzmi jak idealne zajęcie dla inkwizycji. 2000 świętej i 30 z inkwizycją. Niech tak będzie. Nasi uczniowie poradzą sobie z magią. Uczniów 60, 2000 takiej. Oj, Sfinksy potrafią wpływać na pole magiczne, mogli nam pomóc. Okej, okay. Mikstura zniszczenia, filtrowana moc, mikstura próżniowa, odczynnik alchemiczny, demoniczny destylat. Albo dżinny. Ja pamiętam, które z tych dwóch spotkałem. Jedno z tych dwóch spotkałem chyba, ale... A na jednak kształtowa kula magicznika poróżuje Klepsydra. Inkwizycja chyba będzie najłatwiejszym wyborem. A w takim też wypadku będziemy jej oddawać magię ciemną, a chomikować będziemy jasną. Do tego możemy też sera użyć, oczywiście. Przyspieszamy na trójkę, żeby nie było, jak zwykle. Nowi uczniowie, geniusz, to idziesz tutaj, zwykły idzie tutaj, nie rozgarnięty tutaj. Tak, wiem, że nie powinienem pewnie ich wszystkich brać zawsze, ale czemu nie? Wezmę. Może przy kieliszku, rzecz jasna. 2000 tamtej. Oj nie, no nie wygląda to za dobrze. Jeszcze jak pomyśleć o tym, że no, mamy nadal to zadanie jeszcze z żółwia. Tych dwóch chyba najpierw naprawdę nie ruszać.
Tylko czekać na to, aż będzie odpowiedni moment. Tak, idziemy do inkwizycji. Co ja złotem? 100 złota za 20? Albo 100 mroczniej za... 100 złota czy... Nie, no 100 magii cienia. Nie oszukujmy się, magii cienia jest zbyt łatwa do zdobycia dla mnie. Nie mamy... alchemicznie mamy tajemny. Muszę o takich rzeczach pamiętać, żeby wiedzieć, w których taliach jeszcze muszę ciągnąć dla żółwia. Czyli naturalna, świetlista... Mroczna. Ok, naturalną mogę ciągnąć. Szklarni nie mamy. O, dobra, to dostawimy szklarnię. Świetlista... potrzebujemy 2000, aż to trochę za dużo. Żeby na razie z niej ciągnąć. Mroczna szybko się regeneruje, na szczęście. Zwykła klasa alchemiczna nie będzie potrzebna. Więc weźmiemy księgę czarów po prostu. Tajemna mamy niby wszystko, ale tak międzywymiarowa. Jak się uczą sami portalów. Naturalna, tak. Szklarnia. Kalendarz księżycowy. Niech po prostu kto nie jest, to znaczy, no, kto jest człowiekiem, się odczłowieczy, czy coś. Okej, nowi uczniowie. Zdolny idzie tutaj, zwykły idzie tam. Okej. Kogo mam? Duch opiekuńczy. Nie będę nam cię kłócił. Strażnik, zdecydowanie będziemy gadać z królem. Możesz przeczytać. Nobi, super. Czarnoksiężnik, o tak. Draug. Ciekawe. Zdecydowanie tak. Może być. Archiwista zwierzęcy. Ciekawe. Kropiciel. Okej. Strażnik wioski. Tutaj są lepsze, ale niech już będzie. Czaszka coś znowu? Udało się osiągnąć jakiś cel. Pewnie chodzi o manę alchemiczną. Manę alchemiczna. No dobra. A propos w ogóle manę alchemicznej, dociągnijmy kolejną izbę chorych. Skryptory magiczne. Tak. Musimy runy stawiać na każdym piętrze. Mroczna magia. Czy daje nam coś fajnego? Nie. Ulepszamy co mamy. Mroczna magia czy daje nam coś fajnego? Nie, więc ulepszamy co mamy. I nie mamy już mrocznej magii. Magia naturalna natomiast daje nam stajnie albo jakieś inne rzeczy. To ulepszamy stajnie. Co innego mogę zrobić? W sumie nic. Dobra. Tutaj. Dolmen. Z tych wszystkich opcji dolmen jest chyba najlepszym naprawdę dodatkiem. Myślę, że ulepszę tego, którego już mamy. Gazomorska, dobra, do inkwizycji. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, mamy już połowę ze sobą, a nadal daleko, daleko w tyle. I nie wiem, co będzie, co jest łatwiej. Zrealizować te plany czaszki, czy robić to, co żółw nas prosił, żeby zrobić. Nie wiem, ale wiem, że muszę sprzedać trochę alkoholu. My tego czarnego smoka też mogę sprzedać. Wziąłem go tam wcześniej, ale nie potrzebuję go do końca. Nie da się przestawić tych kart kolejnościowych. No dobra. Naturalna magia, ciągnijmy i... Totem. Gdziekolwiek, niech on stoi po prostu, żeby stał. Dobra, tak, tak. Biorę każdego swoją drogą, bo nawet jeśli będą to coś tacy... No nie najlepsi, jeśli chodzi o te talenty swoje czy coś, to mogą zawsze jakoś podratować sytuację. Osłona próżniowa, dobrze, dobrze. Mamy już mroczem, czyli została świetlista i naturalna? Tak, świetlista i naturalna. Okej, kurczę. Odpraw względu kradania rąk, nasi izby chorych tam się z tobą zajmą. Dobra, izba chorych, nie możemy wydawać naszej many na byle co teraz. Klasa świętej magii, czy światłej magii, białej magii. Magii światła, no, jak zwał, tak zwał. Czy nas lubi? Tak, uwielbia nas. Mógłbym to ich poprosić w sumie. Dobra, poprosimy. Dostaniemy zawsze trochę więcej. Dobra. Magia naturalna, proszę cię. Daj mi co trzeba. Nie dajesz mi co trzeba. Szkoda. To mogę dać tutaj. Nie wiem, trochę głupie, ale niech sobie leży. Dobra, pracownia mikstur ulepszamy. Tak, 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 tak. Okej, magia tajemna, czy ma coś fajnego? Na drzwi. Niech się uczą. Dobra, magia ciemności, czy ma coś fajnego? Ja.
Ale weźmy to, żeby mieć jeszcze większą szansę na istotę tego zagłębień. I uwaga, uwaga! Wizycerów wysuwamy. Ten jeden raz możemy połączyć siły. Pan zła jest w końcu od ciebie gorszy. Nasi najlepsi inkwizytorzy są gotowi przeprowadzić rytuał oczyszczenia, który zniszczy tę diabelską magiczną słonę. Dziękuję. Kiedy już przebijecie przez magiczną słonę, będziemy musieli przejść przez mury fortecy i dotrzeć do pana zła. A miejscowi kupcy z pewnością zaoferować broń mogą? Oj, nie, 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 za drogie. Potem możemy załatwić broń w wężniczą drodze oświatowej, jeśli tylko wypełnię odpowiednie dokumenty. Dziękuję prestiżu. Okej, okay. To jest łatwe. Krasnoludowie, no nie mam krasnoludów. Nie przyjmę broń. Ale czy spotkaliśmy dżiny? Ojej. 90 prestiżu. Dobra, let's go. Let's go prestiż. Niech na przykład mają gorsze warunki, ale musimy jak najszybciej to zrobić, bo boję się, że nie mamy szans inaczej. Jak tak jeszcze myślę, poprawiajmy relacje z czym się da, bo jeszcze będą potem problemy z tym, więc tak. Gdzie to jest zdolny? To idziesz tutaj, nie rozgarnijcie cię tam, zwykły, ale jesteś tak, to tak, tak, tak. Nie, jeszcze oni. Stypendia naukowe, oczywiście, wilkołaki. Wilkołaki są lepszym wyborem niż zwykli uczniowie, więc tak, bierzemy oczywiście już wilkołaków. Nawet od razu aktywuję wszystkich, nie ma co. Zwykli, okej. Okay. A właśnie, przy okazji jeszcze może zobaczymy, jak to jest z żółwiem. Przechodzi zamiast 5 zaklęciami energią magiczną, potrzebną do realizacji. Oczywiście przejdźmy do dzieła, a nie mam wszystkiego. Potrzebuję twojej pomocy w znalezieniu zaklęcia. O cholera, dużo. Wybacz, jeśli to pytanie nie jest na miejscu, czy w tym świecie inne żywy, takie jak ty, znasz na magii, o... Osobiste, wiele osób potwierdzi, okej, okay, Król i Inkwizytor 90. Oczywiście, że możesz, zdobywa się prestiżu. To będzie tajemnica zwrotowa. Jak walisz. Dobra, czyli Król, Inkwizycja 90. Dobra, to trochę many każdego typu. To jest tak naturalna. Wieża świnków. Muszę się śpieszyć. Nie wiem, czy dam radę. Nie wiem, czy dam radę, ale trzeba się śpieszyć. Łóżko medyczne oczywiście. Tak, masz, ciesz się tutaj. Tym łóżkiem. Alchemia, czy jest coś fajnego? Skryptorium magiczne? Idealnie. Tutaj czy jest coś ważnego? To jest... Więc tak. Magia taka. Elementalizmu. Jeszcze nie mamy. W takim wypadku dostawmy. Póki jest okazja. I tak bibliotekarz akceptuje, to też aktorzy petitionowi oczywiście muszę akceptować. Sam z... Dobra, może być. Bibliotekarz też, marionetkarz też. No bez przesady ghoul, o, zdecydowanie lepiej. Duch opiekuńczy niech będzie. Okej. Okay. Drugi cel też zaliczony. To zostało tylko uczniowie. I inne rzeczy. Dobra. Jeśli chodzi też o inne rzeczy, to musimy szybko zdobyć prestiża. Nie rozgarnięci, tak? Zdolni, tak? Pokój nauczycielski. Ulepszę ten, który jest. Oraz te zaklęcia. Nie wiem, co gorsze. Męczenie się z zaklęciami, czy... Czy z prestiżem? Pokój nauczycielski i 800 zł, zdecydowanie tak. Właśnie, a może kupimy to od kupców? 2500? Dużo, ale... Wydaje mi się, że... Nie mogę pozwolić sobie na płatne. Rzeczy płatne. Tak. To się przyda. Będziemy mogli dostawać teraz za darmo... kolejne nowe akcesoria. Okej. Okay. Dawne zaklinania. Czemu nie? Możemy to zostawić i... W sumie to, co... Może się nie aktywuje tak często, ale to. Golemy. Chcę golemy. Co mamy zrobić? Zrobimy wam gofry, czy... Weźmy sobie potrawkę, bo prestiż, tak, nierozgarnięty, ale tak cię zaakceptujemy. Zwykłego też, genialnego oczywiście, że tak, zwykłego też. Tak. Akceptujemy prawie każdego. To jest tak, król ma 61, inkwizycja ma 66. Dobra. Złotem? Nie. Artefakty odebrane siłą zła, oczywiście, że tak. Dojdzie elementalizmu, ulepszam najbardziej jak się da.
Święta Magia nie dała nam jeszcze chyba swojego. Niestety nie, więc musimy się śpieszyć. A nawet tylko na odsprzedanie. Ta magia dała, nie dała. Jest smoka, ale nie chce smoka. To jest tak, ty jesteś geniuszem, więc idź tu, zdolnie idź tu, nierozgarnięty tu, zwykły tu. Dzisiaj nie mamy dużo czasu, gro. Ten trofeum, nie, no, okno. To okno chociaż daje nam szansę na to, żeby tam więcej many generować. Bęben wojenny, oczywiście, że tak. Nawet jeśli tutaj. Dobrze, 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 dobrze. Coraz mniej nam brakuje, żeby mieć już osiągnięty kolejny punkt. Mentor. Mentor. Niech będzie nawet na zajęciach z tworzenia golemów. O, król coś chce. Tak, niech się szkoła. Królewskie chorągwie. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Potrzebujemy reputacji z królem i z inkwizycją, więc tak, zdecydowanie. Przecież byliśmy tak blisko, a jednak trochę się wycofało. Krypta, pokój woźnego. Trzeci woźny, niech będzie. Niech będzie trzeci woźny, pokój czasu, tak, ulepszmy. Pięta magii, oddaj mi proszę to, co trzeba. Nie dajesz, oczywiście, że nie. Jesteś wredna, inkwizycja, czy nas już uwielbia? Tak, uwielbia. To jest klasa magii światła. Teraz uwielbiam, co dam jeszcze to. Żeby tylko mieć więcej tego wszystkiego i szybciej to wszystko. I teraz tak, zwykły idzie tutaj, głupi idzie tutaj, zdolny idzie tutaj. Co się zmieniło? Dobra, akwarium. A miejsce na to akwarium, bo mogłem powiedzieć, że mam do elementalizmu, okej. Nie najlepsze, ale niech będzie. Że świnków morskich, ulepszamy oczywiście. Mamy to, zanim pieniądze. Zwykłcy. Dobrze. A więc tak, 4 katapulty, 2 trybusze, 3 anagery, 2 zestawy saperskie i najlepszy taran. Dorzucę tylko kilka drabin za darmo. Przyjemność po mojej stronie. Stoś należy się 2,5 tysiąca. Pięknie, dziękuję, do zobaczenia. Okej, 2 kroki. Może nam się to uda. Mimo naszych doskonałych przygotowań siły wróg nadal mają przewagę liczebną. Jeśli chcemy wygrać, musimy jakoś odwrócić ich uwagę. Użyjmy iluzji, aby skierować pana z do innej szkoły magicznej. Przy okazji pozbędziemy się konkurencji. Tajemna i alchemiczna. Oj, tak, tak, tak. Możemy to łatwo zrobić. Orkowie. Gracie z poziomem pana zła. O, nie, nie, nie. Za koniec mogą nam w tym pomóc. Ich spotkaliśmy, więc nie mamy stajni, niestety dwóch, ale tak. Czpieśmy się z 100 prestiżu i 1000 złota. Dobra. Mam kilka opcji. Nie łatwiej chyba będzie z tym, szczerze. To jest tajemne i alchemia 2000, okej. Okay. Challenge accepted. Nie muszę się tym przyjmować nawet ani trochę, więc tym bardziej mogę to zrobić. Ja muszę przyjmować naturalną i... Okej, okay, już tylko świętom. Okej. Dobrze, dobrze. Akceptuję każdego, kto daje mi prestiż. Albo przynajmniej nie odbiera prestiżu. Oj, nie, 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 wieśniak nie. Wiejski mak już lepszy. Wieśniak nie! Wiejski mak już lepszy. Zakonnicy potrzebują ją. A nie, dwie stajnie nie mamy. Się uda. Albo przynajmniej magicznym trafem uda mi się załatwić wszystko, co żółw od nas chciał. To byłoby chyba jeszcze lepsze, bo teraz bym może wygrał. Ale właśnie, tak przy okazji tego wszystkiego, jak jeszcze co. Przy czym jesteśmy, jak tylko będę miał okazję, muszę pójść do żółwia, bo teraz mam... relacje z królem? Wystarczające? Nie, króla nie mam. Inkwizycję mam za to, ale może prestiż się uda. Nie, rozgarnięcy idzie tutaj, tutaj, tutaj. Okej. Okay. Właśnie, jak coś chcą, a chim coś tym zajmą. Nasi druidzi znają technikę masażu. To jest bezpieczniejsze, bo może mieć konsekwencje, a tutaj nie ma żadnych konsekwencji, więc będzie lepiej. Szklarnia, tak, ulepszymy szklarnię, bo czemu nie? Alchemiczna, ja jestem jałpem. Tajemna i alchemiczna przecież miały być oszczędzane. Wow, dużo ich idzie. Żółwia. Ja jeszcze król nas nie uwielbia aż tak bardzo. Okej, okay. Nie jest to może to, co chciałem od razu, ale tak, też dobra opcja. I teraz... Może to być dziwne. Kontrintuicyjne, ale zrobię dosłownie tak. Tak. Tak.
kurczę. W ten sposób. Chyba najbardziej to jest teraz istotne. Tak, bo jeszcze smogi światła nie mam. Priorytety takie. Czemu? Aż do klasy. Tutaj zakażę może też tej. Nie, tutaj też tego jej zakażę. Naturalna może być. I tutaj zakażę cienia. Cienia będzie ekskluzywne tylko dla tych. Każdy może chodzić na tajemną. Dzień dobra, oni mogą chodzić na alchemię, oni mogą na tajemną. Czyli mają priorytet w alchemii. I dobra. Wygląda to w porządku. Może dam radę. Czasu mam niewiele. Odcinek jest bardzo długi. Jak mówię, ja chcę już to dokończyć. Nie rozgarnijcie, zwykłych już tutaj dorzucą nawet. Ciągniemy. Dolmeny. Dolmen. Myślę, że ulepszam tego dolmena, bo czemu nie? Tajemny i alchemiczny nie wolno mi ruszać. Alkohole muszę sprzedawać za to. Sery też będę sprzedawał w sumie. W ten sposób możesz przyjść sobie do zaklęcia, które pomoże nam wykończyć robotę, którą już lecił na brzuch. Niestety. Niestety. Wieśniaki coś chcą. Nasi druidy znają masaże, oczywiście. Wydaje mi się, że starczy nam też już tych uczniów. Musimy się skupić na tych, których mamy, żeby mieli też jak najlepszą przyszłość, a nie tylko na tym, żeby mieć ich dużo. Na to, że nie trafiamy żadnych stołówek i tych stołówek, czy też to, co chciałem drugiego. Czy dormitoriów, to będzie łatwo. Marzem konieczne, pomożemy. 15. Za mało nadal, ale może się uda. Proszę, 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 gro. O, oczywiście, że nie. To święty kruszganek lepszamy. Ktoś mówi, że jeśli żółw będzie, jeśli plan żółwia jest wymagany, co? No się nie uda. Chociaż 750 każdej many chyba pozwalało. A, to nie 1000 many, aż 2000, kurczę, zdążymy. Nie zdążymy. Zdążymy, to będzie ciężkie. Lepszymy woźnych, którzy już są. Dociągnijmy gabinet psychologa, może się przydać, co prawda daleko, ale niech będzie. Rangwa wiejska, nie jest coś jakieś super potrzebne, ale niech będzie. Naturalną mogłem ciągnąć, tak, mogłem. Wiem, szklarnię chciałem, wierzę. Nie, nawet inaczej. Wy macie priorytet na to, zakaz tych pozostałych. Macie priorytet na tą jedną. Na te możecie. Zostałe. Nie potrzebujemy więcej uczniów. Musimy generować zatymany. Kończymy golem, dobra. Nie jest to coś, co, czego potrzebujemy najbardziej, ale zawsze coś. Ci nie należy. Pokój woźnego. Z tych wszystkich opcji, co jak najbardziej woźni, najbardziej potrzebujemy to są mnie wsparcia. Okej, alchemię już mamy. Alchemię mamy, to jest tylko tajemna. To jest tutaj. Strażnik króla niech będzie. To jest jednorożców niech będzie. Nauczyciel magii tak. Rzemieślnik nie najlepszy, ale może być. Bibliotekarz też tak. Książę czardzi tak. Kamieniarz tak. Strażnik wioski tak. Bibliotekarz tak. Wiejski magii może być. Gdybyśmy zdobyli 120 prestiżu, to przynajmniej bym mógł pogadać z żółwiem o czymś. Mamy to. Dobra. To lecimy szybko do żółwia. Myślę, że możesz. Mam doskonałą reputację. Jestem ostatnim takim żółwiem na świecie. W ciągu ostatniego tysiąclecia wszyscy przedstawiciele mego gatunku zginęli z rąk nadgorliwych myśliwych. Tylko nie udało się uniknąć tego losu. Dlaczego nas powolowali? Ludzie lubią zupę z żółwi. To dość mądry powód, żeby uczestniczyć cały gatunek żółwi. Zgadza się, jednak istnieje ratunek dla naszego gatunku. Moje jaja. Niestety, skarbie pan zbała. Są one? Do przyrządzenia omletu, tak się zastanawiam, że udało ci się odzyskać. A wieża arcymaga. Okej. Nie wygląda to najlepiej. Ale pogadaliśmy przynajmniej z nim. I chociaż to jest ryzykowne bardzo, tak. To jest ostatnia plansza. Nie wiem, co to z nas czeka naprawdę, czy sobie poradzimy, czy nie. Więc nawet nie będę czekał z tym wszystkim. Do wieży arcymaga. Najlepsi uczniowie.
To jest tak. Jest ktoś dobry w ataku? Dzika pasja. Dobra, może inaczej zobaczmy, co mamy. Ryjowadów? Nie. Okej, to jest fajne. Ale nie jest to aż takie mocne. Klemencja. Dobra. Ona idzie. Nawet jeśli ma tu jakiś minus. Tutaj też mamy potężnego nekromantę. Dobra. Chociaż nie czć. Wadłbym może to jednak na tyły. Bo nie macie najlepszych umiejętności defensywnych. I teraz po heroizmie? Co jest heroizm? Tak, heroizm. Okej, okay, tutaj tak. Tak. Nie wiem, czy się uda, ale spróbujmy. Musimy zdobyć te jaja żółwia. Okej, okay. Tutaj mają być ukryte jaja żółwia. Nie będzie łatwo je odzyskać, a do tego pan z was próbuje je zniszczyć, gdy wiecie, że tu jesteście. Musimy przygotować. Aby pójść do przekiwania jaj, musisz osiągnąć 30 poziom zagrożenia. Mamy dość zwojów uzdrowienia przynajmniej. Przyniesiemy potężne zwoje, potem przynajmniej winy zdrowienia skóry. Uzdrowienia. Naprzód. Weźmy złoto, prestiż i po prostu mogę zrobić tego potwora. O, nie wiem, co jest lepsze. Prestiż, nie potrzebujemy złota. Walczmy. Okej. Okay. Ataki moim zdaniem mamy wystarczająco przyzwoite, żeby sobie jakoś z tym radzić, więc naprzód. Właćmy to miejsce do porządku, albo tamto mogę tak prawdziwy smak. Doprowadźmy do porządku, tak. Jak widać, mamy sytuację opanowaną mniej więcej naprzód. Zacznijmy się i znajdźmy inną drogę. Super, naprzód. Zniszczymy robotę. Ten taki rachunek może być niebezpieczny. Musimy rozszyfrować. Bierzmy eliksiry. Niech będzie to. Wydaje się być najlepszym wyborem. Nasi uczniowie wydają się też być wystarczająco wytrzymali, żeby sobie poradzić z tym wszystkim, więc naprzód. Niech to, nie mamy odpowiedniego klucza. Trudno. Naprzód. Do przodu. Pójdźmy prosto do przodu. Nie, wróćmy do tego labiryntu. Nie wróćmy do tego labiryntu, do ataku. Nawet nie czytam tych opisów. Ryzykowne, ale mamy wystarczająco dużo, moim zdaniem, ataków, żebyśmy sobie mieli dać radę, więc naprzód. Bierzmy ofiarty, na nic się nie przydadzą. Sprawdźmy, czy jest coś, co ma coś wartościowego. O, czego nie dotykajmy. Jak najszybciej chcemy. A niech nie ma odpowiedniego klucza. Naprzód. Dobrze znam to miejsce, znajdziemy na niedziałka nowe smaki. Tutaj jest zbyt niebezpieczny na samotny pusz, musimy to użyć. Zaryzykuję z czymś takim. Ojoj. Uczeń nam zginął. Dwójka uczniów nam zginęła. To jest zapach osób przypachów. Prawku, nie palę zła. O, nie wiem. Jeśli stracimy wszystkich uczniów, to niedobrze. No nie wierzę. Nie byliśmy na to gotowi. Jeśli straciliśmy jedną szansę, to niedobrze. Ale w ogóle tym jakieś zwoje miał mieć, a nawet nie zwróciłem uwagi na to, żebym mógł ich użyć. No cóż, mój błąd. Zlamiłem to totalnie, prawdopodobnie. Niedobrze, prestiż. Cierpiał, jeszcze nic nie osiągnęłem. Smutne to.
No i cóż, najgorsze w sumie w tym wszystkim jest to, że odcinek trwa już godzinę, ja nadal jeszcze daleko, daleko pewnie. Nawet jeśli nie to, że daleko, daleko, no to nie umiem nawet zdobyć achievementa za żółwia. Wiem, że to jest kobieta, no ale nie mogę dostać achievementa za żółwia. Myślałem, że po rozmowie z tym może dostaniemy jakąś inną odpowiedź. Jak wspomniał jajach, że to jest kobieta, się dowiem, ale nie. A nie dosyć, że właśnie nawet nie potrafimy tego zrobić, to... Co jest najgorsze z najgorszych, to jeszcze... Uczniowie, którzy wydawali mi się być wystarczająco dobrzy, no to odpadli mi tak, od tak. Jak w zerknięcie i tyle. No, oczywiście, zapłacimy od razu. Świnka morska... pogadajmy z żywym jeszcze raz. Nie masz wszystkich zaklęć, 750 wszystkiego i 400, okej. Okay. Napady, gdyby nam się nie udawało inaczej, to szybko to załatwimy. 750 każdej, to nie jest aż taki wielki problem. Jednocześnie jednak spróbuję. Właśnie nie muszę wydawać many, mogę pieśniarzy wysłać. Okej. Okay. Zastępuję panu zła jazgot, którego nigdy nie zapomni. Być może nawet jego armia nie umarła pod wpływem mojego nieodpartego uroku, przyjdzie na naszą stronę, tak, oczywiście. To jest tak, doskonale, jesteśmy gotowi do walki. Pozostaje jedynie wybrać, kto prowadzi tę unikatową armię do zwycięstwa. Dwie osoby na tyle uparte, wydaje wojnowe wydarzenie. 1000 każdej magii. Mag organizujący strajk ma Nie. Kapitan Piartów, tu rozumiem przywódca brutalny i ustraszony. Oj, nie. Mądrość cierpliwy mistrz górskiego zakonu. Magia, świat naturalny, prestiż. Uparte dwie osoby. Pewnie chodzi o tego naszego maga i tego jego kolegę, ale dobra. 25 prestiżu i 1500 światła naturalnej. Zobaczymy. Uśpieszamy na maksa. Tak. Raczej nie zdążę z planem żółwia. Nawet jeśli bym chciał. Więc... zobaczmy, jak to będzie z magią światła i naturalną. Nie potrzebujemy nowych uczniów. Żadnych już. Naturalna teraz. Wymać naturalną, innych wam zakazuje. No niestety. Macie światła, innych wam zakazuje. Takiej opcji powinniśmy to w końcu przezwyciężyć. No dobra. Przygotowane. I teraz tylko czekamy. Jak szybko się ta mana wygeneruje. Jeśli zdążymy, to chyba się udało. Ja tylko, że grałem na trudnym. Nie, oczywiście, nie będzie o ciebie to za żółwia, nie będzie za minus 100% relacji z Inkwizycją, nie będzie za jakieś inne głupoty, ale... Powiem tyle. Ta gra była na tyle wielkim wyzwaniem... dla mnie, osobiście, czasowo i ogólnie, czasami z tym, jak ona miała swoje dziwne problemy, że... nawet tego nie będę żałował. Okej, okay, mamy 1000 tej. Czyli tylko ta świetlista magia nam kuleje. To oznacza mniej więcej jedną rzecz. Chyba wygramy w ten sposób. I osobnie tyle uparte. Bo naprawdę generowanie świetlisty jakoś tak idzie nam bardzo słabo. Zajęcia. Ale dobra, może się uda. Zostaniemy ktokolwiek, kto nam magię światła, to może już będzie dobrze. Widziałem tu 100 magii światła, ta wcześniej też 100 magii światła, czyżby? Złoto oczywiście. Zabrakło. 170 zabrakło. Znaczy jakie 170? 130. I okej, okay, no oczywiście mamy trochę sera, który mogę posprzedawać. Żeby przyspieszyć ten proces, ale... powiedzmy, że tak. Nawet takie przyspieszenie procesu nie jest wystarczające. Chociaż... że u nich dostanie wystarczająco. Mamy to. Udało się. A nie, dobra, nie chodzi o tych magów, tylko o rodziców. Okej. Okay. Ciekawe, że rodziców jako przywódców wysyłamy, ale dobra. Mamy dowodzić armią? No dobrze, na pewno wiesz, co mówisz. Nie, przecież zawsze improwizujesz. Ale to nie szkodzi, prowadzimy armię do zwycięstwa. Nawet jeśli ma to dowieść twojej racji, na pewno tego pożałuję. Ale tak, udało się. Stworzyliśmy sobie już zdolny pokonać siły zła. Czyli wygraliśmy? Trzeciej gwiazdki nie ma. Niestety. Pójdę dlatego, że nie czekałem na to, aż więcej uczniów pójdzie. Rzadka księga czarów, ale...
To nie ma znaczenia. Kończymy kampanię. Udało się. To była ciężka bitwa. Będą o niej mówić następne 1000 lat. Tak epicka, bohaterska bitwa. Jednak w każdej bitwie ponosimy jakieś straty. Nie schwycaliśmy pana zła żywcem, przez co jego tajemnice przepadły. Król pozostał na tronie przez długie lata i utrzymał dobre stosunki z orkami. To sojusz zapewnił długotrwały pokój na tutejszych ziemiach. W wyniku królewskiej ochrony inkwizytorzy musieli znaleźć nowe sposoby walki z magią. Nawiązywali współpracę z miejscowym biurokratą i zostali bliskimi przyjaciółmi. Dzięki tobie wieśniacy mogli żyć w spokoju. Nowy, bezkonfliktowy porządek świata nie odpowiadał Gidli, która opuściła królestwo w poszukiwaniu przygód w dalekich krainach. Po innych latach powstało wiele szkół cieszących się czynnymi sukcesami, jednak Akademia Gwiazdy i Klucza na zawsze pozostaje niedoścignionym wzorem. Mamy to. Mamy co? Achievementa jak na złość nie ma. No cóż, gro. Jakkolwiek byłaś dobrą grą, tak wkurzasz mi z tymi achievementami. Ale tak, na podsumowanie mogę wam powiedzieć tyle. Nie mam nic do powiedzenia tej grze, bo moje przemyślenia znacie już od dawna. A na tym kończymy już tą jakże rozległą serię. Głównie dlatego, że były wielkie przerwy pomiędzy poszczególnymi odcinkami. Ale tak, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobała i cóż. Nic więcej raczej do pokazania tu już nie ma. Poza jakimiś dziwnymi challenge'ami, których nie chce mi się robić. Więc tak. Kończymy rok i kończymy nową oto serię, więc no, to tyle. Trzymajcie się, hej hej. I do zobaczenia w kolejnych grach już w następnym roku.